Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Hearthstone. No i cóż, moi drodzy, po niestety sromotnej porażce na arenie, której doznałem ostatnim razem, wydaje mi się, że dzisiaj wrócimy do gier rankingowych. Dzięki temu, że w poprzednim sezonie udało mi się osiągnąć chyba level 18, ranking rozpoczynamy od poziomu 23. W dzisiejszym odcinku zagram sobie magiem. Zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo odcinków było grane magiem, ale chciałbym do niego powrócić przynajmniej na jeden odcinek. W następnym prawdopodobnie będę grał druidem. Następnie spróbuję wrócić do warlocka, jeżeli będę w stanie wyłuskać trochę więcej kart dla niego, ponieważ na razie nie mam podstawowych kart, które chciałbym użyć w tej talii. Rozpocznijmy więc pierwszy dzisiejszy pojedynek. No i zobaczymy, kogo w tym momencie wylosuje dla nas gra. Chronić dzikie ostępy. Prosisz się o lanie. Niestety zaczynamy jako pierwsi. Raczej nie będę wymieniać kart, ponieważ nie są najgorsze. Walczymy z przeciwnikiem z rangi 22. Jest to tak naprawdę mój pierwszy mecz rankingowy w tym sezonie. Kolejny sezon rozpoczął się 1 września. Gotowe. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, więc niestety kończymy turę. W następnej turze prawdopodobnie wystawimy dwa murloki. Niepotrzebna mi jest w tym momencie aż tak bardzo szarża, więc wystawimy dwa moje murloki i zakończymy turę. W kolejnej turze prawdopodobnie do akcji wejdzie murlok z szarżą oraz murlok, który doda wszystkim innym murlokom plus jeden. Następnie, jeżeli nic się nie zmieni, w turze czwartej do gry wejdzie żywiołak wody. Jak na razie przeciwnik strasznie zastanawia się nad kolejnym ruchem. Może mała groźba? Moja magia rozerwie cię na strzępy. No cóż, wygląda na to, że groźba poskutkowała, ponieważ przeciwnik postanowił coś zrobić. Wyczyścił w tym momencie nasz stół. No i cóż, całkiem niezłe ustawienie. Czy chcę w tym momencie marnować mojego murloka? Jeżeli zaatakuję fireballem, zdejmę kreaturę przeciwnika. Kreatura zniknie, jednak przeciwnik będzie w stanie zdjąć mojego murloka swoją zmiennokształtnością. Cóż, spróbujmy wyrzucić murloka. Oraz kolejnego. W tym momencie atak na twarz. Zakończymy turę. Przypuszczam, że przeciwnik w tym momencie wyczyści nasz stół dzięki swojej zmiennokształtności oraz kreaturze. No chyba, że pojawi się jakaś inna karta. Muszę chronić ziemię. Nie pozostaje nam raczej nic innego, jak po prostu wyrzucić żywiołaka, zakończyć turę. Nie jestem do końca pewien, czy nick mojego przeciwnika oznacza, że jest on Polakiem, czy jest to po prostu słowo w jakimś nieznanym mi języku. Wydaje mi się, że jedyne rozwiązanie to akolita oraz spingowanie kreatury przeciwnika. Przeciwnik wykorzystał swój zamaszysty cios, co jest mi jak najbardziej na rękę, ponieważ wykorzystał go na praktycznie jedną moją kreaturę. Muszę chronić ziemię.
Niestety kreatura została wyciszona. Wydaje mi się, czy chcę w tym momencie od razu czyścić stół. Wydaje mi się, że nie jest to zły pomysł. I ty to nazywasz bronią? W następnej turze spingujemy kreaturę przeciwnika, a tymczasem zaatakujmy na 3. Bardzo dziwna taktyka. Okej, przeciwnik stwierdził, że nie jest w stanie wygrać tego pojedynku, posiadając 6 kart w ręce. No i cóż, udało nam się awansować na poziom 22. Zgarniamy dodatkowe złoto. Rozpocznijmy kolejną grę. Jak na razie mag niezawodny. Mam nadzieję, że kolejna walka nie sprawi, że pożałuję tych słów. Jaina kontra Malfurion! Muszę chronić dzikie ostępy. Prosisz się o lanie. Jestem do końca pewien, czy w tym momencie ilość druidów, z jaką się zmagamy, jest w jakiś sposób związana z tym, że za 5 wygranych druidem można w tym momencie otrzymać 50 złota. Gotowe. Zakończmy turę, ponieważ nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie ukrywam, że nie są to najlepsze karty. Chroni mnie światłość. Po raz kolejny nasz przeciwnik rozpoczyna od tej samej karty. Wyrzućmy nasze murloki. Gotowe. Jak na razie gra przebiega idealnie tym samym scenariuszem co ostatnio. Cóż, scenariusz troszeczkę się zmienił. Tym razem udało nam się zatrzymać jednego z naszych murloków na polu walki. Pytanie brzmi, czy chcę w tym momencie wyrzucać akolitę, czy po prostu spingować kreaturę przeciwnika. Wydaje mi się, że wyrzucimy sobie akolitę. Zaatakujemy na twarz. Cóż, wydaje mi się, że jest to idealny moment, żeby wykorzystać w tym momencie polimorfię. Nie chcę wykorzystywać kuli ognia, ponieważ mam nadzieję, że będzie mi potrzebna do wykończenia przeciwnika. Więc wykorzystamy polimorfię oraz akolitę. Zdobędziemy dodatkową kartę. Zakończymy turę. W kolejnej turze wydaje mi się, że do gry wejdzie nasz żywiołak. Chyba, że przeciwnik wyrzuci jakąś dużą kreaturę, którą będziemy zmuszeni zdjąć kulą ognia. No cóż, żywiołak raczej nie wejdzie do gry, ponieważ chciałbym się pozbyć golema. Z drugiej jednak strony mogę po prostu wyrzucić żywiołaka, totalnie zignorować golema i zaatakować na twarz. W tym momencie przeciwnikowi powinno zależeć, żeby zaatakować mojego żywiołaka. Chyba, że będzie w stanie pozbyć się go przy użyciu jakiejś innej karty. Jeżeli do tego nie dojdzie, prawdopodobnie w kolejnej turze użyjemy lodowego pocisku, następnie ognistego pocisku oraz wyrzucimy zbieracza łupów. Tak.
No cóż, sytuacja delikatnie się zmieniła. Uczennica może być tutaj dobrą opcją. Definitywnie musimy pozbyć się tej kreatury. Czy chcemy czyścić stół, czy w tym momencie zaatakować na twarz? Wydaje mi się, że... Postaramy się delikatnie wyczyścić stół. W następnej turze spingujemy tą kreaturę. Jeżeli oczywiście nie zostanie ona zbuffowana. Co mam nadzieję pozwoli mi osiągnąć jakąś przewagę na stole. Jednocześnie przeciwnik może zrobić właśnie to, czyli zaatakować moją uczennicę. To jest mi oczywiście nie na rękę. Jednak nie wydaje mi się, żebym miał jakąkolwiek inną opcję zdjęcia tego przeciwnika, bez oczywiście używania polimorfii oraz kuli ognia. Nikt nie pobije moich cen. Chociażby dlatego, że w tym momencie polimorfia przyda mi się na zdjęcie tego przeciwnika. Okej, niestety przeciwnik ma całkiem ładne combo. Zastanówmy się, co moglibyśmy z tym kombem zrobić. Czy już czas, żeby użyć polimorfii? Wydaje mi się, że tak. Tutaj brzmi, czy w tym momencie pingujemy owce, wyrzucamy zbieracza łupów, czy raczej chcemy więcej kart? Wydaje mi się, że przydadzą nam się karty. Gotowe. Ponieważ w tym momencie w ręce mamy 22 obrażeń od kolejnej tury. Zakończmy turę i zobaczmy, co w tym momencie przygotuje dla nas przeciwnik. Dużym problemem może być w tym momencie jakakolwiek prowokacja. Klasa, proszę o uwagę! Gotowy do nauki? Gotowy do nauki? No okej, to jest problematyczne. I to bardzo. Czy w tym momencie jestem w stanie ścigać się z przeciwnikiem? Przeciwnik posiada 10 obrażeń na stole, czyli teoretycznie 2 uderzenia. Ja niestety nie jestem w stanie wykończyć go 2 uderzeniami. Wydaje mi się, że w tym momencie dobrą opcją może być wyrzucenie wszystkich murloków, przeczekanie tury, następnie w 9. turze atak 2 kulami ognia, jeżeli oczywiście uda nam się przetrwać do 9. tury. Następnie w 10. turze, jeżeli po raz kolejny uda nam się przetrwać, atak piro wybuchem. Tak sobie myślę. Na razie nie będziemy ujawniać naszych czarów, wyrzucimy murloki. Kończy mi się czas. Więc już zaatakujemy na twarz. Próbujemy pościgać się z naszym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o ilość healthu. Przeciwnik teoretycznie potrzebuje 2 tury, właściwie 3. turę, żeby nas zabić, jeżeli nie będzie w stanie zbuffować swoich kreatur. No cóż, 2 tury. Gotowy do nauki?
To niestety jest poważny problem. W tym momencie przeciwnik ma 14 ataku na stole, czyli teoretycznie jestem w stanie przetrwać jedną turę. Zabraknie mi niestety jednego punkta do zabicia go. Tak sobie myślę. Mógłbym zaryzykować i w tym momencie wyrzucić tajemny intelekt. Z drugiej strony mógłbym starać się bronić przed jego kreaturami. No cóż, niestety chyba moje losy zostały przesądzone. Gotowe. Właściwie zabraknie mi dwóch punktów do zabicia przeciwnika. Jedyną moją nadzieją w tym momencie może być fala płomieni, która przyjdzie do mojej ręki. Jeżeli bylibyśmy w stanie otrzymać falę płomieni, teoretycznie bylibyśmy w stanie przetrwać kolejną turę. Jeżeli kolejną kartą wychodzącą z mojej ręki nie będzie fala płomieni, no cóż, niestety będziemy musieli pożegnać się z naszym życiem. No i cóż, tak jak powiedziałem, niestety nie jest to fala płomieni, więc w tym momencie jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to uderzyć Piro wybuchem, zakończyć turę i podziękować za mecz. Tym razem ci się... Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło jak zawsze. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!